A zastanawialiście się może na samym początku, czy ten wiek faktycznie może być dla was przeszkodą, nie wiem, w porozumiewaniu się, w podejściu do życia? Nie, ja to akurat właśnie nawet jak rozmawialiśmy już tak, no była miłość, ale właśnie nie wiedzieliśmy, że tak chcemy to życie zmieniać, to ja właśnie mówiłam, że ja sobie zdaję, i to jest bardzo ważne, że jestem w ogóle mega odpowiedzialna, ja jestem mega czuła, jak mnie ktoś zna. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że za 20 lat będę musiała się opiekować tym panem, czy za 30 lat, ale ja na sobie 30, zdaję... stawiam na 30. No tak, ale ja sobie plan, zdaję... Plan premium. Tak, właśnie, to nazywam plan premium. Ja sobie zdaję z tego sprawę. To jest właśnie kwestia odpowiedzialności, ale tak samo może być nawet mając faceta w moim wieku, może, nie wiem, mieć wypadek, trafi na wózek, to co, wtedy ja mam powiedzieć, a nie, sorry, jesteś już na wózku, no to kolejny. To nie jest kwestia tego, no więc to też, no to jest kwestia tego, że po prostu wiemy, że kogoś kochamy, chcemy o niego dbać. Nieważne, czy będzie zaraz starszy, czy schorowany, czy nieschorowany. Chociaż ja myślę, że Krzyś przy mnie bardzo ogólnie odmłodniał. A to wszyscy mówią, to w internecie. I to nawet w badaniach krwi, bo ja jestem też taka, że jestem strasznie... Poprawiły mi się badania krwi. Męcząca, no. Jeżeli chodzi o zdrowie go. I cholesterol ja mam lepszy. Co chwilę mu robię badania krwi, no co 3 miesiące robimy badania krwi. Uważam, że to jest mądre. Ja na początku naprawdę... się trochę buntowałem, bo tak, mówię, tu były kłótnie też. Mówię, traktujesz mnie jak starego dziada, ciągle muszę tak, ja mówię, że to nie jest kwestia tego. Ja mam 30 lat i ja mam taką samą obsesję. Ludzie muszą się badać, bo to jest bardzo ważne. Zwierzęta też, moje psy też są kłute co 3 miesiące. Niestety. Natomiast, żeby nie było tak słodko, oczywiście co jakiś czas nagrywamy z rzędzącym dziodem. Co jakiś czas, ja mam takie czasem tak, bo to właśnie czasem jeżdżą, tak nie pójdzie już co. Jęczę i narzekam i tak dalej, no ale... obiecałem mi przed ślubem, że będę starał się to maksymalnie ograniczać. No trochę sobie pojęcie, ale nie za długo. Ale to właśnie tak, to głównie na przykład jak ja mówię, wziąłeś te suplementy, i tak, ale na początku było zrzędzenie, ale później zrobił jakieś badania i wyszła po prostu taka poprawa i mówię, no to może się mnie słuchaj, że jeżeli coś jednak działa, no to wypada się słuchać kogoś, kto się na tym zna, bo ja nie biorę też nie wiadomo jakich głupot. No właśnie, a jeżeli chodzi o różnice waszego czasami podejścia. Tutaj chociażby słyszałem o tych słynnych butach, klapkach tak, po domu. Klapki. No właśnie u nas jest tylko problem. To są życiowe przyzwyczajenia. Tak, to są te dwa tematy naszych kłótni tak naprawdę. Właśnie albo o to, że ja przesadzam, że na przykład mówię, czy za dużo wody, żeby pił więcej wody. No jak taka mama, ale ja tak po prostu mam taki charakter. Tak, bardzo dobrze. A druga właśnie jest to, że ja zostałam wychowana, że w domu się zmienia buty. W domu się nie wchodzi w butach, a on przez całe życie jakby był nauczony, że w domu można chodzić moja w butach. Moja rodzina tego nie przywiązywała. I ja w ogóle tego nie mogę pojąć. Ja mówię, Boże, przecież to jakby jakiś ja pamiętam taki Boże. Napis na lodówce. Czysty dom to zmarnowane życie. A ja właśnie nie, ja mam obsesję i ja tylko co chwilę mówię, no w większości rzeczy to tam nie zwracam. W toalecie to tam wszystko sprzątam, ale mówię, nie, no te buty to już jest jakieś takie po prostu... Są nie, o to kłótnie, to tak. To nie jest, że jestem jakimś brudasem, ja to jestem nie jest bycie brudasem, tylko to jest za taki... czystością jak najbardziej, tylko chodzi o to, wiadomo, buty u mnie zawsze się ściągało, żeby było wygodniej, tak, bo ciężko łazić cały dzień w butach. No tak. W kapciach jest wygodniej. A ja mam jedne klapki na jeden teraz, ale daj mi dokończyć. Natomiast jeżeli przychodzi gość, to jemu się nie każe ściągać buty, no bo to jest jakby, on jest gościem i ma prawo wejść, żeby się dobrze czuł w swoich butach. No. Nie powiedz mi, że ktoś w eleganckim garniturze i w kapciach wygląda dobrze. A ja właśnie zawsze byłam tak, że nawet jak szłam na domówki, to chodziliśmy w nich w klapkach, w kapciach. I moja mama też tak zawsze mówiła, że do gości mówiła, proszę zdjąć buty. I właśnie tak, to jest u nas, to są te różnice. Tak samo jak zawsze do Krzysia siostry przyjedziemy czy coś, to ja u niej zawsze zdejmuję buty i oni mówią, nie zdejmuj butów. Ja mówię, ale ja już jestem tak wychowana, ja się źle będę czuła. Będę myślała, że ona musi to sprzątać i tak dalej, więc to jest taki nasz... Chyba największy temat do kuchni, ale teraz, to czasami gdzie nam się to włączy. Karina jest, to pyta wszędzie, czy ściąga się u was w domu buty, czy nie? Nie, tak, bo ja zawsze właśnie robię te zakłady, tak jak się ciebie pytałam właśnie przed, czy ściągasz buty? No i wiesz, mówię, ściąga buty. No to ale pan razie... operator kamery nie ściąga buty. Co bym pod sądę właśnie, czy ściągacie buty. Tak, to w takim razie czekamy na odpowiedzi w komentarzach, no i zobaczymy, co nasi widzowie. O właśnie, czy zdejmują buty, czy u was w domu, czy goście, czy goście zdejmują obuwie.